Odbytnica jest bardzo trudnym narządem do operowania i takie leczenie powinno być w ośrodkach, gdzie tych zabiegów wykonuje się najwięcej, gdzie jest możliwość pełnej diagnostyki, zaplanowania takiego zabiegu i zadecydowania, czy w tym przypadku lepiej będzie wykonać zabieg otwarty, czy lepiej będzie wykonać zabieg minimalnie inwazyjny. Tematem, który chciałbym Państwu przybliżyć, są małoinwazyjne zabiegi w nowotworach jelita grubego. Jeśli chodzi o nowotwory jelita grubego, takim zasadniczym podziałem jest podział na odbytnicę, czyli ostatni odcinek jelita grubego, i okrężnicę, czyli pozostałą część jelita grubego, która wjedzie od jelita cienkiego właśnie do odbytnicy. Są to tak naprawdę dwa różne narządy do operowania. Jeśli chodzi o techniki małoinwazyjne, mamy podział na techniki endoskopowe, czyli takie techniki, które dzieją się wewnątrz światła jelita grubego. Są to techniki laparoskopowe, czyli techniki, gdzie za pomocą małych portów, takich małych rurek wprowadzanych przez skórę do jamy brzusznej, wprowadzane są małe narzędzia i za pomocą kamery wykonuje się operację. I trzeci typ to jest taka technika najnowsza. Jest to technika z użyciem robotów chirurgicznych, gdzie również za pomocą małych rurek, czyli tak zwanych trokarów, portów, wprowadza się narzędzia, ramion robota i również za pomocą kamery chirurg operuje narządy jamy brzusznej. Jeśli chodzi o zabiegi na jelicie grubym, zabiegi endoskopowe, można już leczyć nowotwory, które są w małych zmianach, w polipach, za pomocą kolonoskopii, czy za pomocą technik przezodbytniczych, takich jak przezodbytnicza chirurgia mikroskopowa. Za pomocą tych technik wycina się nowotwory w polipie o małym stopniu zaawansowania i dzięki tego typu zabiegom możliwe jest wyleczenie, gdzie w zasadzie nie pozostawia to żadnego śladu, ponieważ wykorzystany jest naturalny otwór ciała, jakim jest odbyt. Następnie są to zabiegi laparoskopowe. Żeby powiedzieć o zabiegach laparoskopowych, najlepiej jest porównać je z zabiegami otwartymi. Jeśli chodzi o skuteczność takich zabiegów, to i zabiegi otwarte, i zabiegi laparoskopowe mają porównywalną wyleczalność, w związku z czym nie należy bać się, że zabieg małoinwazyjny jest zabiegiem mniej dokładnym. Są to takie same metody, tylko wykorzystywane są różne narzędzia. Jeśli chodzi o zabieg otwarty, najczęściej wykonuje się cięcie pośrodku brzucha od około 16 do 25 cm i za pomocą dużych narzędzi wykonuje się zabieg operacyjny. Jeśli chodzi o technikę małoinwazyjną, jest to 4-5 nacięć po około centymetr. W tym jedno z tych nacięć najczęściej przedłuża się w celu wydobycia preparatu, gdzie staramy się, żeby to nacięcie podłużne, które będzie wydobywany preparat, było w linii majtek. W związku z czym tych ran widocznych na brzuchu, które trudno zamaskować, jest bardzo mało. Dzięki czemu też jest to mniej widoczne. Jest taka mniejsza stygmatyzacja, można wyjść na plażę, nie ma z tym większego problemu, nikt nie będzie się na nas patrzył i zastanawiał, co to tam jemu było, czy ma szczęście, czy nieszczęście. Zabiegi robotowe również w ten sposób są wykonywane, że wykonują się małe nacięcia, przez to wprowadzane są te ramiona robota i również zabieg jest wykonywany i tutaj tak samo porównania tych trzech technik nie wykazują żadnych odchyleń, jeśli chodzi o jakość. Jeśli jest to chirurg, który wykonuje te operacje często, wykonuje tych operacji dużo, tak jak wykonuje się najczęściej w dużych ośrodkach, nie ma żadnych niebezpieczeństw, jeśli chodzi o tego typu zabiegi. Jeśli chodzi o korzyści, które płyną z zabiegów małoinwazyjnych w przypadku techniki laparoskopowej czy robotowej, no jest to związane głównie z mniejszą ilością leków przeciwbólowych po zabiegu, szybszym powrotem
do zdrowia i też z mniejszą ilością utraty krwi w trakcie zabiegu. Jeśli chodzi o trudność takich operacji, prawda jest taka, że jeśli jest to pacjent trudny do leczenia operacyjnego, to w każdej z tych technik jest to pacjent trudny. Jeśli jest to duży guz, jeśli jest to pacjent otyły, wtedy to są trudni pacjenci, czy dla chirurga wykonującego zabieg metodą otwartą, czy dla chirurga wykonujący zabieg techniką mało inwazyjną. Jeśli chodzi o zabiegi laparoskopowe, największą korzyść odnoszą osoby starsze i odnoszą osoby otyłe, ze względu na to, że w przypadku dużej blizny u osoby otyłej ryzyko infekcji, ryzyko przepukliny okołooperacyjnej jest dużo większe niż u osoby, która ma prawidłową masę ciała, a dla osób starszych ten szybszy powrót do zdrowia pomaga zmniejszyć ryzyko powikłań. Przeuruchomienie dla nich jest ważniejsze, ażeby mogli powrócić do normalnego funkcjonowania, gdyż w przeciwieństwie do ludzi młodych nie mają oni takich rezerw. Jeśli chodzi o techniki leczenia raka odbytnicy, w tej chwili są to coraz nowsze techniki mające na celu poprawienie przede wszystkim resekcyjności, żeby resekcja odbytnicy była prawidłowa, a także wykonania prawidłowego zespolenia. W tej chwili prawidłową resekcyjność można osiągnąć za pomocą zabiegu otwartego, robotowego lub laparoskopowego. Jest to porównywalne i takie leczenie jest leczeniem tożsamym. Natomiast jeśli chodzi o technikę zespoleń chirurgicznych po zabiegu w obrębie odbytnicy, ona jest równie ważna co sam zabieg. W tej chwili stosuje się techniki jednostaplerowe i te techniki jednostaplerowe wydają się być przyszłością w leczeniu raka odbytnicy, dzięki czemu liczy się na zmniejszenie ryzyka nieszczelności, a także ryzyka pooperacyjnych powikłań. Odbytnica jest bardzo trudnym narządem do operowania i takie leczenie powinno być w ośrodkach, gdzie tych zabiegów wykonuje się najwięcej, gdzie jest możliwość pełnej diagnostyki, zaplanowania takiego zabiegu i zadecydowania, czy w tym przypadku lepiej będzie wykonać zabieg otwarty, czy lepiej będzie wykonać zabieg minimalnie inwazyjny. Zawsze jest to indywidualna decyzja, zawsze są to pacjenci, którzy są omawiani w szerszym gronie lekarskim, ażeby najlepszy wynik był wynikiem dla pacjenta, ponieważ to jest w leczeniu tej choroby najważniejsze. Rak jelita grubego. Nie miej tego gdzieś, nie bój się zabiegów mało inwazyjnych.